Dziś o operacji Ivy Bells, czyli wspólnej operacji Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA, której celem było umieszczenie podsłuchów na sowieckich podwodnych liniach komunikacyjnych podczas zimnej wojny. W trakcie zimnej wojny Stany Zjednoczone chciały dowiedzieć się więcej o sowieckiej technologii okrętów podwodnych, w szczególności o ich zdolnościach do uderzenia nuklearnego. Na początku lat 70. rząd Stanów Zjednoczonych dowiedział się o istnieniu podmorskiego kabla komunikacyjnego na Morzu Ochockim, który łączył główną bazę marynarki radzieckiej floty Pacyfiku w Pietro-Pawłowsku na półwyspie Kamczatka z kwaterą główną radzieckiej floty Pacyfiku we Wostoku. W tym czasie Związek Radziecki uznawał Morze Ochockie za wody terytorialne i to było ściśle niedostępne dla obcych statków, a marynarka radziecka zainstalowała na dnie morza sieć dźwiękowych urządzeń wykrywających w celu wykrywania intruzów. W okolicy odbyły się również liczne ćwiczenia morskie na powierzchni i pod wodą. Pomimo tych przeszkód zagrożenie uznano za zbyt wielkie, by je zignorować i w październiku 1971 roku Stany Zjednoczone wysłały specjalnie do tego celu zmodyfikowany okręt podwodny USS Halibut w głąb Morza Ochockiego. Fundusze na projekt zostały potajemnie przekierowane z programu pojazdów ratowniczych, a zmodyfikowane okręty podwodne zostały pokazane z dołączonymi fałszywymi symulatorami DSRV. Oznaczało to, że wszyscy myśleli, że okręty te to są po prostu pojazdy ratownicze w głębokim zanurzeniu. Na dobrą sprawę USS Halibut był takim wczesnym lokautem nurkowym komorą. W której nurkowie mogli zanurzyć się jak najgłębiej i wyjść na zewnątrz. Nurkowie marynarki wojennej USA pracujące na halibucie znaleźli kabel 120 metrów pod wodą i zainstalowali 6-metrowe urządzenie, które owinęło się wokół kabla bez przebijania jego budowy i zarejestrowało całą komunikację przepływającą przez ten kabel. Duże urządzenie nagrywające zostało zaprojektowane tak, aby odłączyć się, jeśli kabel zostanie podniesiony do naprawy. Podsłuchiwanie sowieckiej linii morskiej było tak tajne, że większość zaangażowanych marynarzy nie miała poświadczenia bezpieczeństwa potrzebnego do tego. W ten sposób stworzono przykrywkę, aby ukryć faktyczną misję. Twierdzono, że szpiegowskie okręty podwodne zostały wysłane na radziecki poligon marynarki wojennej na Morzu Ochockim w celu odzyskania szczątków radzieckich naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych, by można było opracować środki zaradcze. Nikt nie miał pojęcia, co tak naprawdę robi na dnie Morza Ochockiego. Co miesiąc. Nurkowie pobierali nagrania i instalowali nowy zestaw taśm. Nagrania zostały następnie dostarczone do NSA w celu przetworzenia i rozpowszechnienia w innych amerykańskich agencjach wywiadowczych. Pierwsze zarejestrowane taśmy ujawniły, że Sowieci byli tak pewni bezpieczeństwa kabla, że większość prowadzonych na nim rozmów była nieszyfrowana. Podsłuchiwanie ruchu między wyższymi rangą oficerami radzieckimi dostarczyło bezcennych informacji na temat operacji morskich w Pietropawłowsku, głównej bazie atomowych okrętów podwodnych floty Pacyfiku, gdzie znajdowały się okręty podwodne z rakietami balistycznymi klasy Jamke i Delta. Ostatecznie na liniach sowieckich w innych częściach świata zainstalowano więcej kranów z bardziej zaangażowanymi instrumentami, zbudowanymi przez firmy Bell, które mogły działać cały rok. Do tej roli wykorzystano inne okręty podwodne m.in. USS Richard Russell czy USS Seawolf „Wiek morski. Ten ostatni, omal nie zaginął podczas jednej z tych misji utknął na dnie po burzy i prawie musiał użyć swoich ładunków samozniszczenia, aby zatopić statek wraz ze swoją załogą. Operacja została naruszona przez Ronalda Peltona, niezadowolonego 44-letniego weterana NSA, który biegle posługiwał się językiem rosyjskim. W tym czasie Pelton miał 65 tysięcy dolarów długu i złożył wniosek o upadłość osobistą zaledwie 3 miesiące przed rezygnacją. Mając zaledwie kilkaset dolarów w banku, Pelton wszedł do sowieckiej ambasady w Waszyngtonie w styczniu 1980 roku i zaproponował, że za pieniądze sprzeda KGB Informacje. Żadne dokumenty nie zostały przekazane Sowietom przez Peltona, ponieważ miał wyjątkowo dobrą pamięć. Podobno otrzymał 35 tysięcy dolarów od KGB za informacje, które dostarczał w latach 1980-83, a za informacje wywiadowcze na temat operacji Ivy Bells KGB dało mu 5 tysięcy dolarów. Sowieci nie podjęli od razu żadnych działań na podstawie tych informacji, jednak w 1981 roku satelity obserwacyjne pokazały radzieckie okręty wojenne, w tym statek ratunkowy zakotwiczone w miejscu kranu na Morzu Ochockim. Jeden ze statków amerykańskich został wysłany, aby odzyskać urządzenie, ale amerykańscy nurkowie nie byli w stanie znaleźć go i stwierdzono, że Sowieci zabrali to urządzenie. W lipcu 1985 roku Witail Jurczenko, pułkownik KGB, który był pierwszym kontaktem Peltona w Waszyngtonie, uciekł do Stanów Zjednoczonych i dostarczył informacje, które ostatecznie doprowadziły do aresztowania Peltona. Przy okazji przedstawił wiele nowych faktów. Między innymi podczas podróży do Wiednia w 1980 roku i w 1983 Pelton przebywał w rezydencji sowieckiego ambasadora w Austrii i przechodził sesję odpraw, które czasami trwały 8 godzin dziennie z oficerem KGB Antolijem Sławnowem. Chociaż Pelton opuścił NSA, mógł nadal być cenny dla Sowietów jako konsultant wywiadu, pomagając im interpretować dane uzyskane z innych źródeł. Pelton nie miał do zaoferowania żadnych tajnych dokumentów, ale polegał na swojej pamięci, o czym wcześniej wspomniałem, i w taki sposób dostarczał informacje. W 1985 roku Witali Jurczenko uciekł do Stanów Zjednoczonych i m.in. przypomniał, że w 1980 roku spotkał się z byłym analitykiem NSA i określił go jako rudowłosego. FBI przeszukało akta osobowe NSA, dopóki nie znalazło puli rudowłosych analityków płci męskiej. W ten sposób byli w stanie zidentyfikować głos Peltona i rozpoczęli obserwację go w październiku 1985 roku. Pomimo podsłuchiwania jego samochodu i domu nie byli w stanie znaleźć żadnych dowodów przeciwko niemu. Dlatego FBI postanowiło bezpośrednio skonfrontować się z Peltonem, odtwarzając taśmę jego rozmowy z sowiecką ambasadą. W końcu Pelton ujawnił, że udzielił odpowiedzi na pytanie od Sowietów w zamian za 35 tysięcy dolarów. Pelton został osądzony i skazany za szpiegostwo w 1986 roku i skazany na trzy wyroki dożywocia i 100 dolarów grzywny. Finalnie dożywocia nie odsiedział, był więźniem federalnym osadzonym w federalnym zakładzie karnym Wallenwood, ośrodku o średnim stopniu bezpieczeństwa w Pensylwanii. Został zwolniony 24 listopada 2015 roku. Dziś ma 80 lat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii kanał Światowej Biografie. Trzymajcie się. Cześć.